Dariusz Gizak. Gorzki finał słodkiego interesu. Zwłoki leżały na brzuchu. Bez ich poruszenia nie sposób było stwierdzić, czy noszą ślady jakichkolwiek obrażeń. Dopiero gdy przybył samochód z pracownikami prosektorium i ciało odwrócono na plecy, okazało się, że pod lewą pachą znajduje się rana pochodząca najprawdopodobniej od ciosu nożem. Waldemar A. miał 45 lat. Pracował jako szef zmiany na Wydziale Produkcji w jednej z większych fabryk cukierniczych w Polsce. Sąsiedzi uważali go za człowieka spokojnego i niekonfliktowego. Do domu raczej nie zapraszał gości, a jedynymi stale odwiedzającymi go osobami były dwie nastoletnie córki. Spotykał się z nimi często. Od wielu lat był rozwiedziony, a z byłą żoną nie utrzymywał żadnych kontaktów. Jedna z sąsiadek, mieszkająca na tym samym piętrze, 69-letnia Wanda C, widywała czasami jakąś wychodzącą z jego mieszkania kobietę. Z pewnością nie była to jego żona. Nie można jej było też nazwać konkubiną, bo przychodziła do niego raz czy dwa razy w miesiącu. Sąsiadka konspiracyjnym szeptem wyjaśniła policjantowi, że to pewnie kochanka, i na dokładkę mężatka, bo nigdy nie zostawała na noc. Przychodziła tylko na parę godzin i zawsze wychodziła od niego późnym wieczorem. O znalezieniu zwłok powiadomiła policjantów Barbara T., mieszkająca piętro niżej, która wraz z administratorem budynku wyłamała drzwi do mieszkania sąsiada. Od kilku dni razem z mężem przetrząsali swoje mieszkanie w poszukiwaniu źródła nieprzyjemnego zapachu. Byli przekonani, że do środka dostał się szczur lub mysz i zwierzę zdechło za którymś z mebli. 10 lutego 2009 roku przy rurach gazowych w przedpokoju pojawił się brunacno-brązowy zaciek, a wtedy nieprzyjemny zapach jeszcze bardziej się nasilił. Ponieważ cuchnąca ciecz najwyraźniej przedostawała się przez otwór przy rurze z mieszkania piętro wyżej, po długim i wielokrotnym dobijaniu się do sąsiada postanowili wyważyć drzwi i sprawdzić, co się dzieje w mieszkaniu. Nie przyszło im do głowy, by wezwać policję. Wszyscy w kamienicy znali się od lat i takie sprawy zawsze załatwiali między sobą. Mundurowych wezwali natychmiast po wyważeniu drzwi, gdy w przedpokoju zobaczyli zwłoki. Były spuchnięte i ściemniałe. To z nich wydobywała się potwornie cuchnąca substancja. Początkowo nikt nie przypuszczał, że to Waldemar A. Sądzono raczej, że to ktoś inny, jakiś dużo tęższy mężczyzna. Policjanci przeprowadzili dokładne oględziny mieszkania. Zabezpieczyli wszelkie znalezione ślady linii papilarnych, resztki napojów itp. W pokoju natrafili na kilkanaście pustych butelek po piwie. Sześć pełnych znaleźli w lodówce. Stawiało to pod znakiem zapytania opinie sąsiadów o nienadużywaniu alkoholu przez Waldemara A. Być może właśnie duża ilość piwa w żołądku spowodowała tak obfity wypływ płynów ze zwłok? Stwierdzono ponadto, że drzwi były zamknięte na klucz, ale klucz nie tkwił w zamku. Wskazywało to na zamknięcie drzwi od zewnątrz. Później w trakcie oględzin znaleziono komplet kluczy w mieszkaniu, ale leżały one w szufladzie szafki w kuchni, więc były to najprawdopodobniej klucze zapasowe. Zwłoki leżały na brzuchu. Bez ich poruszenia nie sposób było stwierdzić, czy noszą ślady jakichkolwiek obrażeń. Dopiero, gdy przybył samochód z pracownikami prosektorium i ciało odwrócono na plecy, okazało się, że pod lewą pachą znajduje się rana, pochodząca najprawdopodobniej od ciosu nożem. Sekcja zwłok potwierdziła, że Waldemar A zginął od jednego ciosu nożem o dosyć szerokim ostrzu. Cios zadano, gdy mężczyzna stał. Rana prowadziła od dołu ku górze. Było to więc bardzo typowe bandyckie pchnięcie nożem pod pachę. Lekarz stwierdził, że zgon nastąpił prawie natychmiast, bo ostrze prześliznąwszy się między żebrami trafiło w serce, powodując prawie całkowite rozcięcie lewej komory i potężny krwotok. Lekarz patomorfolog ocenił czas zgonu na 7 do 8 dni przed znalezieniem zwłok, co potwierdziło też ustalenia, jakie poczynili policjanci. W lodówce znaleźli artykuły spożywcze zakupione osiem dni wcześniej, o czym świadczyły metki sklepowe naklejone na krojonej wędlinie i żółtym serze. Ustalono także, że ostatni raz Waldemar A. był w pracy dokładnie osiem dni przed odkryciem zwłok. Leżał twarzą w dół, odpływające płyny zdeformowały jego twarz do tego stopnia, że nie sposób było go rozpoznać. Mimo to potwierdzenie tożsamości zamordowanego mężczyzny było dosyć łatwe. Kilka lat wcześniej doznał on skomplikowanego złamania kości podudzia, którą zespolono przy pomocy specjalnej szyny i chirurgicznych wkrętów. Informację o tym dostarczyła była żona. Prokuratura odstąpiła zatem od okazania zwłok w celu identyfikacji. Wygląd twarzy nieżyjącego mężczyzny był tak wstrząsający, że oszczędzono go byłej żonie i córkom. Niekonfliktowy samotnik po przeprowadzeniu sekcji zwłok wszczęto oficjalne śledztwo w sprawie zabójstwa Waldemara A. Policjanci uznali, że należy skoncentrować się na ustaleniu personaliów kobiety odwiedzającej tę osobę, zakładając możliwość dokonania zabójstwa np. przez zdradzonego męża lub wprost przez tę kobietę. Drugim kierunkiem było zbadanie środowiska znajomych, z którymi mógł spotykać się Waldemar A, a kolejnym środowiska w miejscu pracy. Nic innego i bardziej odkrywczego na podstawie wstępnych materiałów nie można było założyć. Rozpytano wszystkich mieszkańców dwuklatkowej kamienicy, a 69-letnią Wandę C, mieszkającą naprzeciwko zamordowanego, dokładnie przesłuchano, starając się uzyskać szczegółowy rysopis kobiety odwiedzającej jej sąsiada. Po upływie półtora miesiąca bez skutecznych poszukiwań, opisanej przez nią osoby, Wandece ponownie odwiedzili policjanci, tym razem z rysownikiem, i sporządzili portret pamięciowy tajemniczej kobiety. Czynności prowadzone do końca kwietnia 2009 roku bardziej utwierdziły policjantów w niewiedzy, niż przyniosły nowe informacje. Ich wytężona praca w miejscu zatrudnienia Waldemara A również niewiele dała. W opinii przełożonych, nieżyjący mężczyzna z nikim nie utrzymywał bliskich kontaktów. Nie brał też udziału w zakładowych spotkaniach. Chociaż firma często organizowała imprezy promocyjne, on zawsze wykręcał się jak tylko mógł od udziału w nich. Nie przekonywała go nawet możliwość zarobienia w ten sposób wcale niemałych pieniędzy oraz poimprezowy poczęstunek dla pracowników, który zazwyczaj zamieniał się w niezłą libację trwającą do późnych godzin nocnych. Waldemar A nie był też konfliktowy. Pracując jako szef zmiany, musiał jednak czasami podejmować niepopularne decyzje, na przykład o niedopuszczeniu kogoś do pracy, gdy ten przyszedł do firmy w stanie nietrzeźwym. Mimo to udawało mu się zachować szacunek współpracowników. Nikt nie słyszał o jakichkolwiek animozjach czy pogróżkach pod jego adresem. Policjanci zaczęli skłaniać się ku wersji, że Waldemar A zginął z ręki przypadkowego sprawcy, który przez pomyłkę zapukał do jego drzwi. Ale. Czy taki człowiek nie okradłby mieszkania, a zamknąłby drzwi na klucz i poszedł, nie zostawiając żadnych śladów? Szukać głębiej. Po dwóch miesiącach od zabójstwa, czyli w kwietniu 2009 roku, gdy akta tej sprawy rozrosły się już do kilku tomów, jeden z policjantów sporządził notatkę, która przestawiła śledztwo na trochę inne tory. Wynikało z niej, że Kilka lat wcześniej w fabryce słodyczy, w której pracował zamordowany mężczyzna, doszło do bardzo poważnej kradzieży. Pewnego marcowego dnia 2005 roku z terenu zakładu wyjechały dwie olbrzymie ciężarówki w całości załadowane drogimi produktami. Wyjechały i rozpłynęły się w powietrzu. Choć to ostatnie nie jest zbyt precyzyjnym określeniem, bo rozpłynąć się mogło coś, co było znane, a w tym przypadku nie wiedziano nawet dokładnie, jakie to były ciężarówki. Ktoś precyzyjnie zaplanował i przeprowadził przestępczą operację, w trakcie której na teren zakładu wjechały dwa olbrzymie tiry. Zostały załadowane najdroższym towarem cukierniczym, a następnie, przez nikogo niezarejestrowane, wyjechały. Nawet fakt samego ich wyjazdu nie był początkowo wcale oczywisty. Stratę liczono w setkach tysięcy złotych. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, pewną niewielką część ukradzionego w ten sposób towaru, udało się odnaleźć w jednej z hurtowni spożywczych w Wielkopolsce. Dzięki zaangażowaniu kilku komend w kraju udało się ustalić osoby, które zaplanowały i przeprowadziły ten unikalny skok na czekoladę. Zatrzymano dwóch pracowników ochrony z tego zakładu, którzy otrzymali niezbyt duże wyroki skazujące. Niestety konsekwentnie odmawiali oni składania zeznań, więc nigdy nie ustalono nazwisk pozostałych osób zaangażowanych w kradzież. Nie odzyskano też reszty towaru, ani nie rozpoznano wszystkich niuansów tego przestępstwa. Policjanci, którzy wówczas pracowali nad sprawą, dobrze zapamiętali kłopoty, jakie sprawiała im dyrekcja i właściciele tego zakładu zasłaniając się ochroną tajemnicy receptur stosowanych przy produkcji, odmówiono im dostępu do dokumentacji. Nagrania z monitoringu ktoś przypadkowo skasował, a listy obecności pracowników wyglądały natworzone na szybko. Przecież niemożliwe jest, aby wszyscy pracownicy przez wiele miesięcy w różnych wydziałach składali podpisy takim samym długopisem, na dokładkę, nie zagniatając w żaden sposób kartek. Dopiero kiedy okazało się, że bardzo prawdopodobne jest, że część produkcji w celu uniknięcia opodatkowania mogła opuszczać teren zakładu poza ewidencją i tę właśnie lukę wykorzystali przestępcy, wszystko stało się zrozumiałe i oczywiste. Czyżby więc i teraz śmierć Waldemara a niosła ze sobą jakąś tajemnicę związaną z jego zakładem pracy? Biorąc pod uwagę poprzednie problemy, policjanci niechętnie zabrali się do czynności w tym kierunku. Analiza akt sprawy skoku na czekoladę nic nie dała. W aktach nie pojawiało się nazwisko nieżyjącego mężczyzny, czyżby znów ślepa uliczka. Na szczęście, właśnie wtedy, w maju 2009 roku, pojawiły się nowe informacje. Podczas przekazywania przedmiotów zabezpieczonych w mieszkaniu nieżyjącego ojca, jedna z córek, osiemnastoletnia Agnieszka A, pomogła śledczym w bardzo znaczący sposób. Podała policjantom numer telefonu kobiety, z którą spotykał się jej ojciec. Policjanci poszukiwali jej bezskutecznie prawie od początku śledztwa. Córka miała ten numer, ponieważ ojciec dzwonił kiedyś z jej telefonu do tej kobiety. Jej samej nigdy nie widziała ani nie rozmawiała z nią. Numer zapisała w pamięci telefonu od tak, z dziewczęcej ciekawości. Zapał policjantów ostudziły pierwsze ustalenia. Numer był przypisany do niezarejestrowanej karty, więc posiadaczka telefonu nadal pozostawała anonimowa. Jednak obecna technika pozwala policjantom w błyskawicznym rozwiązywaniu nie takich zagadek. Powiązali kartę z kolejnymi aparatami telefonicznymi i kolejnymi kartami. Właścicielkę telefonu udało się namierzyć. Policjanci udali się pod ustalony adres trafili do jednego z żeńskich zakonów katolickich w W. Dwóch policjantów i policjantka musieli zręcznie wyjaśnić przeoryszy powód wizyty. Ta wykazała się dociekliwością, jakiej mógłby jej pozazdrościć nie jeden policjant. Niewiele się jednak dowiedziała. Zaprowadziła mundurowych do sali odwiedzin, w której na policjantów czekała 34-letnia Hanna R., właścicielka telefonu. Ponieważ przy przeoryszy nie chcieli z nią rozmawiać, policjanci zabrali kobietę na komendę w celu przesłuchania i pobrania odcisków palców. Nie miała na sobie zakonnego stroju i podczas przesłuchania twierdziła, że nie jest zakonnicą, a tylko mieszka i pracuje w klasztorze, ucząc języka angielskiego mniszki wyjeżdżające na wyjazdy misyjne. Policjanci nie drążyli tematu, bo po pierwsze nie było to im potrzebne, a po drugie nie mieli możliwości udowodnienia kobiecie, że jest inaczej. Skupili się na jej relacjach z Waldemarem A, których się nie wypierała. Wiedziała o jego śmierci, bo wielokrotnie próbowała się do niego dodzwonić. W końcu dwa tygodnie po jego śmierci przyjechała go odwiedzić i od jednego z sąsiadów dowiedziała się, co się stało. Hanna R była niezamężna i z Waldemarem A spotykała się od kilku lat. Jak sama określiła, spotykali się jedynie po to, aby pójść do łóżka. Nie łączyło ich nic więcej. Wiedziała, że był rozwiedziony i miał dwie córki. Wiedziała też, gdzie pracuje. Podobne informacje Waldemar A miał o niej. Policjanci byli zaskoczeni swobodą, z jaką Hanna R. mówiła o najbardziej intymnych aspektach swojego życia. U kogoś, kto według nich miał dużo wspólnego z życiem zakonnym, spodziewali się bardziej rumieńców wstydu niż chłodnej, otwartej relacji. Myśleli, że będą musieli jej udowadniać, że spotykała się z tym człowiekiem, a ona bez ogródek opowiedziała im o charakterze ich relacji. Podczas przesłuchania Hanny R nie udało się natrafić na jakikolwiek punkt zaczepienia, pozwalający przypuszczać, że mogła ona mieć motyw dokonania lub zlecenia zabójstwa swojego kochanka. Jednak wielogodzinne przesłuchanie i rozmowa z nią przyniosły w końcu nowe poszlaki. Ponieważ w trakcie oględzin mieszkania policjanci nigdzie nie natrafili na ślad telefonu komórkowego zamordowanego, a w mieszkaniu były aż trzy telefoniczne ładowarki, założyli, że telefon ukradł sprawca zabójstwa. Według córek z mieszkania zniknął także laptop. Co dziwne, portfel Denata, chociaż leżał na szafce w przedpokoju, nie został skradziony. Policjanci oczywiście sprawdzili, czy Waldemar A miał zarejestrowany jakiś numer telefonu. U żadnego operatora go nie znaleziono. Losy obu sprzętów wyjaśniła im Hanna R, stwierdzając, że telefon najprawdopodobniej został w szafce pracowniczej, bo często zdarzało się, że Waldemar A po pracy zapominał go zabrać, a w trakcie pracy nie wolno mu było go używać, więc wyłączał go i zostawiał w szafce. Natomiast komputer był w naprawie, ale w jakim zakładzie tego nie wiedziała. Mogła podać policjantom tylko ulicę, na jakiej ta firma się znajduje. Na szczęście na wskazanej ulicy były tylko dwa zakłady zajmujące się naprawą sprzętu komputerowego. Laptop znaleziono w drugim z nich. Badanie jego dysku twardego jednak nic nie dało. Właściciel tego sprzętu używał go raczej do oglądania filmów i przeglądania informacji, niż do prowadzenia jakiejkolwiek korespondencji czy utrzymywania kontaktów na portalach społecznościowych. Efekty przyniosło dopiero odszukanie telefonu błędy na początku. Kiedy policjanci przybyli do fabryki słodyczy z żądaniem wydania rzeczy znajdujących się w szafce pracowniczej Waldemara, a jak zwykle w tej firmie natknęli się na mur niechęci i opieszałego działania. Prawie pół godziny trwało ustalanie kompetencji, czyli kto i co powinien zrobić. W końcu policjanci dowiedzieli się, że szafka nieżyjącego pracownika została już przez kogoś zajęta, ale na szczęście rzeczy z niej zabezpieczono w kartonowym pudle, zamierzając przekazać je rodzinie. Od zamiaru do działania było jednak daleko i pudło od dwóch miesięcy stało sobie grzecznie w pokoju jednego z kierowników. W pudle był telefon, naczynia, ubranie robocze i trochę elementów prywatnej garderoby. Fakt nieprzekazania tych rzeczy do komendy stał się powodem gwałtownej scyzji pomiędzy jednym z kierowników a policjantami. Pewnie doszłoby do oskarżenia o ukrywanie dowodów osób za to odpowiedzialnych. Jedyną okolicznością, która powstrzymywała policjantów, był fakt, że sami także byli trochę winni. Oczywiste jest, że w trakcie pierwszych dni czynności powinni zwrócić się do firmy o wskazanie szafki pracowniczej zamordowanego mężczyzny. Sprawdzenie ostatnich połączeń odebranych na ten telefon i wykonanych z niego wywołało u policjantów prawdziwe zaskoczenie. Ustalono, że w ciągu ostatnich trzech dni przed śmiercią do Waldemara a kilkakrotnie dzwonił 29-letni Adam U., a także 50-letni Jan K. Już pierwsze sprawdzenie kartotek obu mężczyzn podniosło ciśnienie policjantom. Obaj panowie byli bowiem skazani w przeszłości właśnie za gruby skok na czekoladę, popełniony w firmie zatrudniającej Waldemara A. Postanowiono o natychmiastowym objęciu ich opieką operacyjną, ale okazało się to bardzo trudne, gdyż nigdzie nie można było ich namierzyć. Rodziny obu mężczyzn utrzymywały, że wyjechali do pracy za granicę, ale dokąd tego nikt nie wiedział. Twierdzili jednak, że wyjazd nastąpił w lutym 2009 roku, a zbieżność dat ze śmiercią Waldemara A. była aż nadto zastanawiająca. Policjanci udając, że wierzą w informacje o wyjeździe za granicę obu mężczyzn, zaczęli obserwację ich rodzin. Efekt był zaskakujący. Już drugiego dnia po rozpoczęciu obserwacji zatrzymano zarówno Adama U. jak i Jana K. Obaj ukrywali się w piwnicy domu tego pierwszego. Ukrywali się cały dzień spędzając w pomieszczeniu, do którego wejście zamaskowano porąbanym drewnem, a dostać się do niego można było tylko przez niewielkie okienko. W nocy Adam uprzenosił się do części mieszkalnej, czyli do żony, a Janka pozostawał w kryjówce. Na ślad skrytki policjanci trafili podczas obserwacji tego domu. Zauważyli, że żona Adama U po powrocie ze sklepu podeszła do piwnitnego okienka i uważnie, rozglądając się na boki, podała komuś przez to okienko kilka puszek piwa. Policjanci poczekali do następnego ranka i po wejściu do budynku zatrzymali zarówno Adama U, jak i Jana K. Już w trakcie zatrzymania ten ostatni proponował policjantom, żeby zostawili Adama U w spokoju, bo to wszystko moja wina, a Adam tylko ze mną był u tego Waldka. Pomimo to zabrano ich obu na komendę i rozpoczęto przesłuchania. Wszyscy mieli zarobek. Przesłuchanie obu byłych pracowników ochrony nie tylko wyjaśniło sprawę zabójstwa, ale także pozwoliło na rozwikłanie tajemnicy kradzieży sprzed lat. Zarówno Jan K., jak i Adam uprzyznali, że ukrywali się, ponieważ byli przekonani, że policjanci lada dzień przyjdą ich zatrzymać za zabójstwo Waldemara A. Zgodnie wyjaśnili, że to Adam upchnął go nożem podczas kłótni w przedpokoju jego mieszkania. Kiedy wychodzili z mieszkania i zamykali drzwi na klucz, z mieszkania naprzeciwko wyszła kobieta i zaczęła im się przyglądać. Byli trochę pijani i wstrząśnięci całym zdarzeniem, więc ominęli ją i uciekli. Widzieli jednak, że ona wygląda przez okno składki schodowej i obserwuje, w którym kierunku idą i do jakiego samochodu wsiadają. Byli przekonani, że o wszystkim powiedziała policjantom, więc zaczęli się ukrywać, w nadziei, że w ten sposób unikną więzienia. Czas mijał, policjanci nie przychodzili, a ich ukrywanie się wywoływało już mocną irytację żony Adama U, która miała dosyć utrzymywania ich. Nie powiedzieli jej prawdy. Wyjaśnili ogólnie, że chodzi o sprawy kryminalne. Mężczyźni przyznali, że powodem kłótni z Waldemarem A były rozliczenia między nimi za kradzież produktów z firmy, w której pracował. To właśnie on był mózgiem poprzedniej kradzieży, którego wtedy nie udało się policjantom ustalić. Kiedy byli ochroniarze opuścili już więzienie, nawiązali z nim kontakt i proceder okradania zakładu zaczął się od nowa. Jan K. wyjaśnił, w jaki sposób przebiegła kradzież. Już przed tamtą wpadką całkiem nieźle żyliśmy z tego, co udało tam się ukraść. Odbywało się to w dość prosty sposób, bo słodycze wyjeżdżały z zakładu w specjalnej skrytce w samochodzie dostawczym. To było łatwe, bo na zmianę za damem u mieliśmy służbę na bramie i przepuszczaliśmy auto bez sprawdzania. Ten numer z tirami był konieczny, żeby pokryć braki. Wymyślił go Waldek. Owszem, w tych tirach wyjechało sporo towaru, ale przynajmniej o trzy czwarte mniej niż wszyscy uważali. To był podwójny numer. Ukraść dużo i pokryć coraz większe braki, aby nikt się nie zorientował, że towar ginie od wielu miesięcy. My co dzień z tych ukradzionych i wywiezionych słodkości mieliśmy po 400-500 złotych na łebka, więc sporo tego szło. Waldek przygotowywał i wkładał towar do skrytki, kierowca to wywoził, my od niego po pracy odbieraliśmy i stawialiśmy do umówionych sklepów. Wszyscy mieli zarobek. Na tych tirach też byśmy nie wpadli, tylko chcieliśmy sprzedać hurtem, a nie po cichu, jak kazał Waldek. I przez to była wpadka. Po wyjściu z więzienia spotkaliśmy się z Waldkiem i on miał już gotowy plan. Towar wyjeżdżał bez wiedzy ochrony, bo Waldek wywoził go sam w swoim małcie. Miał tak zrobione tylne siedzenia, że były puste w środku i od cholery towaru tam wchodziło. My zajmowaliśmy się tylko sprzedażą na jednym bazarze, bo sklepy nie bardzo chciały brać towar bez rachunków. I też to nieźle szło, ale Waldek zaczął dopominać się o więcej pieniędzy dla siebie, bo mówił, że bardziej ryzykuje. Wtedy w czasie kłótni zaczął straszyć Adama, że pójdzie siedzieć, gdyby on zaczął mówić. Wtedy Adam mu odpowiedział, że powinien siedzieć razem z nami i że nie wiadomo kto powinien się kogo bać. Wszyscy byliśmy trochę wypici i wtedy Waldek uderzył Adama w twarz. Zaczęli się szarpać. Nagle Adam wyjął nóż i pchnął nim Waldka pod pachę, a on upadł. Zrobiło się dużo krwi i uciekliśmy. Resztę już wiecie. Chcę dodać, że Adam zawsze dużo pił i był porywczy, a po więzieniu to już całkiem mu odbijało. Na bazarze kiedyś gonił kobietę z nożem w ręku, bo powiedziała mu, że jak jest pijany, to nie powinien handlować. Ledwie go wtedy złapałem. Adam uzłożył wyjaśnienia mniej obszerne, ale także potwierdzające te wersje zdarzeń. Został tymczasowo aresztowany, a Janka objęty dozorem policji. Po dosyć szybkim procesie w końcu 2010 roku Adama uskazano na karę 10 lat pozbawienia wolności, gdyż przyjęto za możliwe jego działanie w pewnych granicach obrony koniecznej. Janka, składając wyjaśnienia w tej sprawie, uniknął jakiejkolwiek kary, choć prokuratura postawiła mu zarzut pomocnictwa w zacieraniu śladów. Sąd jednak uniewinnił go, podobnie jak 69-letnią Wandę C. oskarżoną o składanie fałszywych zeznań. Kobieta przed sądem twierdziła, że po prostu bała się powiedzieć policjantom, że widziała morderców sąsiada, bo później mogliby mścić się na niej. Sąd przyznał, że miała prawo się bać i odstąpił od ukarania jej, zwłaszcza że w końcu przed sądem złożyła wyjaśnienia. Na podstawie wyjaśnień Adama U i Jana K. policjanci sporządzili informacje dla kierownictwa okradanej przez tyle czasu firmy. Do tej informacji załączono fotografię skrytek w samochodzie Waldemara A, który dopiero dzięki informacjom od Jana K. odszukano na jednym z parkingów. Auto nie było zarejestrowane na Waldemara A, ale cały czas na poprzedniego właściciela, dlatego policjanci nie wiedzieli wcześniej o nim. Kwaśne podziękowania. Firma na wieść o procederze grzecznie policjantom odpowiedziała: dziękując za zaangażowanie. Rewelacje zawarte w piśmie określone zostały jednak jako złośliwe insynuacje dwóch kryminalistów skazanych już za okradanie tej firmy i dyscyplinarnie zwolnionych. Pismo kończyły stwierdzenia o perfekcyjnym nadzorze na terenie zakładu, który nie dopuszcza do jakichkolwiek nadużyć. Policjanci pozostawili więc sprawę bez komentarza. Inaczej jednak, zgodnie z obowiązującym prawem postąpił prokurator, informując o tych ustaleniach pracowników Urzędu Skarbowego. Ci nie zignorowali informacji. Szczegółowa kontrola przeprowadzona jeszcze w 2010 roku ujawniła zaniżanie od wielu lat wysokości produkcji w tym zakładzie, a także uszczuplenia podatkowe znacznej wartości. Posypały się kary finansowe, zarówno indywidualne, jak i nałożone na całą firmę. Kierownictwo fabryki zostało wymienione, a nowe twierdzi, że nie ma szansy, aby dochodziło w niej obecnie do kradzieży czy uszczupleń podatkowych. Szkoda, że przez tyle czasu nie przyjmowano do wiadomości tego, co się dzieje w firmie. Być może wtedy Waldemar ani rozwinąłby na tyle swojej przestępczej działalności, a także żyłby do dzisiaj. Można powiedzieć, że zgubiła go nadmierna miłość do słodyczy, ale była to raczej. Miłość do pieniędzy. Dariusz Gizak. Niektóre okoliczności zdarzeń oraz inicjały